Witam Was bardzo gorąco, nazywam się Wojtczak Katarzyna i jestem z samego serca Indigo, z centrali w Łodzi. Podczas swojego debiutu zaprezentuję Wam swoje sposoby na piękne ombre. Mimo iż ombre daje nieskończenie wiele możliwości kolorystycznych i miksowania ze sobą różnego rodzaju produktów, warto pamiętać o kilku zasadach, które postaram Wam się dzisiaj przybliżyć. Bazowym naszym kolorem będzie eukaliptus. Po pierwszej utwardzonej warstwie kładziemy drugą, by uwydatnić kolor. Utwardzamy w lampie 30 sekund. Następnie na utwardzoną warstwę nakładamy niewielką ilość tego samego koloru, a na resztę nail art gel kolor Lemon Butterfly. Na tym etapie niezwykle ważne jest nasze narzędzie pracy. Nigdy nie pracujemy fabryczną częścią gąbki. Jedynie obciętą nożyczkami mamy gwarancję, że produkt będzie się dobrze rozprowadzał. Ombre wymaga cierpliwości. Cieniowanie utwardzamy w momencie połączenia się kolorów. Całość pokrywamy wet lookiem. Pamiętajmy, że top wymaga odpoczynku po wyjęciu z lampy. Kolejne ombre jest niezwykle soczyste i wykonane przy pomocy pędzla do żeli. Na utwardzony kolor Sugar Mama kładę po środku Popstar, a na boki kolor bazowy. Pędzel powinien płasko przylegać do naszego tipsa. Ruchem głaszczącym łączę kolory po jednej stronie tipsa, a następnie odwracam pędzel i powtarzam czynność po lewej stronie. Obowiązkowo pilnuję stron pędzla, by nie zabrudzić koloru innym kolorem. Jeśli chcemy zwiększyć intensywność kolorów, po utwardzeniu powtarzamy proces łączenia kolorów. Całość pokrywamy topem wet look. Jeśli marzy Wam się pastelowe lub neonowe ombre, zachęcam do zastosowania najpierw białego koloru bazowego. Na moją bazę położyłam kolor Chica Banana. Po utwardzeniu połowę tipsa pomalowałam ponownie Chicą, a połowę Ibizą Chill. Początkowo pozwoliłam napić się pędzlowi produktu na łączeniu tych kolorów, a następnie kierowałam się ku jednej ze stron ruchami głaszczącymi blisko siebie. Po utwardzeniu czynność powtarzam 2-3-krotnie, w zależności od tego, jak mocny efekt chcemy uzyskać. Całość pokryłam topem Pro White, który idealnie sprawdzi się przy kolorach pastelowych. Kolejna odsłona jest nieco ciemniejsza, ale pożądana w tym sezonie. Ciemny kolor od skórek, a im bliżej wolnego brzegu, tym jaśniej. Zdecydowałam się na piękny granat Billionaire. Po utwardzeniu drugiej warstwy ponownie kładę niewielką ilość koloru w połowie tipsa, a poniżej cudownie napigmentowany sugar efekt. Gąbką rozcieram granicę. Powtarzam czynność po utwardzeniu, jeśli koniec naszego tipsa ma być w bardzo jasnym kolorze. Następnie do koloru bazowego dodaję kolor Magnifique i Popstar. I ponownie cieniuję. Pamiętajcie o tym, by zawsze dać nieco ciemniejszy kolor niż docelowo chcecie, bo jak widzicie, finalnie gąbka zjada nieco jego intensywność. Stylizację pokrywam topem Wet Look. Tips pokryłam w całości Mr. White'em, a poniżej dodałam Arte Brillante o nazwie Olala. Wykonuję cieniowanie. Gdy mam już płynne przejście, utwardzam. Jeśli chcę zwiększyć intensywność, proces ten powtarzam. Całość pokrywamy topem bez dyspersji Dry Top, bo tylko na taki możemy wetrzeć pyłek Metal Manix Multichrome. Wylamy z drobinek naszego tipsa, a następnie pokrywamy topem Wet Look. Jestem pewna, że wskazówki, które Wam dzisiaj przekazałam, przydadzą Wam się do tego, aby Wasze stylizacje były przepiękne i sprawnie wykonane w salonie. Do zobaczenia w następnym vlogu!